okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dwójkowy patchwork. Na początku dziękuję za wszystkie lajki i komentarze w mediach społecznościowych, gdyż dzięki nim podcast uzyskuje większe zasięgi i dociera do wszystkich zainteresowanych. Dlatego potrzebujemy więcej lajków i więcej komentarzy. Dzięki i proszę o jeszcze. Czas chyba wyjaśnić, czym jest patchwork. A jest to taka metoda szycia, w której z połączonych małych elementów materiału powstaje większa całość. Najlepsze w nim jest to, że możemy oddać się fantazji i stworzyć taki, jaki nam się spodoba. I tak właśnie powstał ten niesamowity patchwork roboty wywiadowczej i kontrwywiadowczej przedwojennej dwójki, czyli oddziału drugiego sztabu generalnego, jaki zaprezentuję Ci w tym odcinku. Przybliżę kilka skrawków tej interesującej kanwy. A transkrypcję tego, o czym mówię, znajdziesz na blogu typu Intelligence o nazwie szpiegul.pl, gdzie serdecznie Cię zapraszam. Zaczynamy! Pajch. Pamiętasz może, jak opowiadałem o wykorzystywaniu na początku XX wieku i wcześniej francuskich biur detektywistycznych prowadzonych przez byłych policjantów do działań wywiadowczych carskiej ochranki na terenie Francji i krajów ościennych? W latach po zakończeniu I wojny światowej działalność ta rozwinęła się i wywiady poszczególnych państw zaczęły wykorzystywać do działań wywiadowczych prywatne wywiadownie gospodarcze. To była nowość. Przedwojenni dwójkarze zauważyli skuteczność takiego narzędzia, a także i to, że tego typu wywiadownie mają formalnie nieograniczony zakres działalności oraz brak kontroli ze strony państwa. Chcąc nadgonić zaległości, oddział drugi w 1932 roku utworzył Polską Agencję Informacji Handlowej, w skrócie PAIH, jako firmę pozornie prywatną z siedzibą w Warszawie. Podlegała jednak dwójce. Od momentu powstania PAIH prowadziła badania dotyczące zlecanych zagadnień, dostarczając informacji i opinii o przedsiębiorstwach działających na terytorium II Rzeczypospolitej, a także o dostawcach i firmach mających kontakty z Wojskiem Polskim. Sieć informacyjna agencji stwarzała różne interesujące możliwości i ułatwienia dla wywiadu wojskowego i to się nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Nadal takie możliwości istnieją. W przypadku PAIH ułatwienia te i możliwości były szczególnie interesujące, jeśli wykraczały poza zagadnienia typowo ekonomiczne. Chodzi na przykład o zachowania określonych firm bądź decydentów, czy też funkcjonowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego i obronnego. Na zlecenie oddziału drugiego agencja na bieżąco sporządzała analizy tematyczne. Zadania dla wywiadu wojskowego realizował Wydział S w PAIH, i to w nim sporządzano okresowo szczegółowe studium kluczowych gałęzi gospodarki, przemysłu i handlu, analizując ich stan pod kątem interesów i potrzeb obronności kraju oraz samowystarczalności gospodarczej. I tak w analizach z 1937 roku analitycy PAIH zwrócili uwagę na negatywne sygnały w polskiej gospodarce, zwłaszcza w firmach należących do kapitału zagranicznego. Trzy firmy wydobywające ołów, Gisze, Gebner i Wyrgumet, zdecydowały się na ograniczenie produkcji w Polsce, podczas gdy polscy sąsiedzi zwiększali wydobycie ołowiu. Brytyjska firma Schichtlever SA i niemiecka firma Zakłady Przemysłowe E. Kolontaja nawiązały porozumienie przeciwko polskim planom uniezależnienia produkcji w polskim przemyśle tłuszczowym od importu surowców zagranicznych. Firmy zagraniczne, takie jak niemiecko-szwedzkie konsorcjum Ericsson-Niffe, zwalczają polskich producentów akumulatorów. Kreatywna księgowość i prowadzenie gospodarki rabunkowej przez francuską firmę Compagnie d'Electricité à Varsovie, zarządzającą elektrownią warszawską.
Zagraniczny kartel cukrowniczy pod pretekstem nierentowności kilku polskich cukrowni podejmuje decyzję o ich zamknięciu, a cukier i produkty cukrowe są niezbędne dla Wojska Polskiego. Istnieje zmowa cenowa dostawców surowej skóry dla wojska, na skutek czego ceny tego surowca na rynku rosną. Chodzi o porozumienie firm Hartwile, Temmler i Schwede SA oraz L.H. Blunk, a także bracia Pfeiffer. Początkowo działalność agencji opierała się na finansowej samowystarczalności oraz rentowności. Jednakże dalszy rozwój wymagał pozyskania stałego dofinansowywania z funduszy wywiadu. Wypracowano wobec tego rozwiązanie, iż na bieżącą działalność przekazywano określoną miesięczną kwotę, taka, która wystarczyła na utrzymanie firmy i jej pracowników, zaś osobno rozliczano raporty i wywiady, czyli badania. W ten sposób agencja już w 1936 roku mogła wykazać zyski. PAIH sukcesywnie był rozbudowywany. Utworzono filie w Katowicach, Łodzi, Gdyni, Poznaniu i we Lwowie. Znacznie powiększono również terenową sieć informacyjną. W 1937 roku rejestr współpracowników PAIH obejmował 4500 korespondentów terenowych i 200 wykwalifikowanych informatorów stałych, którzy zajmowali się opracowywaniem i wyjaśnianiem zagadnień specjalistycznych, czyli branżowych. Ponadto agencja dysponowała doświadczonymi pracownikami prowadzącymi pracę tajną podczas realizacji najtrudniejszych zadań i zwano ich rechercheurami. Z francuskiego rechercheur dziś z angielska nazywamy ich researcherami bądź researcherami, wywiadowcami. Ogółem działało kilkudziesięciu tajnych rechercheurów, z czego 20 na terenie samej Warszawy. Jak wyglądała intensywność pracy agencji? O ile w 1934 roku wykonywano przeciętnie nieco ponad 13,5 zlecenia dziennie, to już w 1937 tych zleceń było 270 dziennie. Z tego zaś tylko 10% przypadało na dwójkę, a reszta szła do resortów gospodarczych, głównie jednak do Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Można z czystym sumieniem powiedzieć, że PAIH był niejawną placówką polskiego wywiadu i kontrwywiadu, zarejestrowaną jako firma prywatna. Kanały komunikacji pomiędzy agencją a oddziałem drugim i innymi instytucjami centralnymi zorganizowane były za pomocą poufnych kanałów porozumiewania się i łączności, czyli drogą dyskretnych kontaktów osobistych. Analizy PAIH szefostwo oddziału drugiego traktowało z rezerwą i sceptycyzmem, przynajmniej na początku. W przypadku znacznych wątpliwości weryfikowano wybrane raporty za pomocą własnych źródeł wywiadowczych. I dlatego już pod koniec 1937 roku oddział drugi Sztabu Głównego oceniał materiały PAIH wysoko, określając je jako dobre lub bardzo dobre. Podjęto również próby wykorzystania działalności agencji w zakresie wywiadu głębokiego na terenie Niemiec i do 1939 roku zdołano utworzyć jedną placówkę wywiadowczą opartą na filii zagranicznej PAIH. Agencja przestała istnieć we wrześniu 1939 wraz z likwidacją struktur wywiadu polskiego po klęsce w kampanii wrześniowej. Inspiracja. Dotrwało do naszych czasów sporo interesujących normatywów. Między innymi dwie interesujące instrukcje z 1926 roku zatytułowane Inspiracja i aktywność jako metody nowoczesnego wywiadu oraz Studium o inspiracji. Z obu tych dokumentów korzystał pełnymi garściami Andrzej Pepłoński w swojej książce Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, którą serdecznie polecam. Ponadto obie instrukcje uzupełniają plany i instrukcje pracy referatu inspiracyjnego, który w zależności od czasu i miejsca w strukturze przedwojennej dwójki nazywany był również referat i ekspozytura lotna i ekspozytura numer 6. Przez dłuższy czas kierował nim kapitan dyplomowany Janusz Czerwenka. Dyplomowany oznaczało, że ukończył Akademię Wojenną. Sam referat i zlikwidowano pod koniec 1931 roku. Oddział drugi nadal kontynuował jednak inspirację, zarówno w skali strategicznej, jak i taktycznej. Instrukcyjna definicja inspiracji brzmiała:
Przez pojęcie inspiracji rozumiemy działalność polegającą na podaniu wywiadowi przeciwnika wiadomości ukrywających własne zamierzenia, czyli ochronę istotnej własnej tajemnicy oraz na zmuszeniu go do traktowania informacji podanej przez wywiad własny jako prawdziwej, względnie na zmuszeniu wywiadu obcego do analizy inspirowanych wiadomości przez czas dłuższy. Jak zapewne dostrzegasz, współcześnie powiedzielibyśmy, iż zajmowano się zarządzaniem postrzeganiem. Oddział drugi miał w swojej strukturze komórkę organizacyjną zajmującą się przygotowywaniem dokumentacji do tych ofensywnych działań kontrwywiadu, które zwano inspiracją i, jak już wiesz, był to referat I. Był on częścią Wydziału 2B kontrwywiadowczego. Nieco konkretniej to referat I zajmował się metodologią inspiracji. Praktycznym wykonywaniem dokumentów, które były istotne dla czynności operacyjnych, inspiracją polityczną oraz ochroną informacji niejawnej w prasie ogólnej i fachowej. To nic innego jak działalność cenzorska. Szefostwo dwójki przywiązywało dużą wagę do wykorzystania inspiracji. Organizując tego typu działania, wskazywano, że prawidłowo realizowane czynności w inspiracji winny się zawierać w trzech zasadniczych fazach. Faza pierwsza. Zawiązanie sprawy, zwane zawiązaniem afery. Faza druga. Kontynuacja działań. Faza trzecia. Zakończenie lub likwidacja. W fazie pierwszej następuje nawiązanie kontaktu agenturalnego, dalej rozpoznanie, z jaką służbą ma się do czynienia i zgłoszenie konkretnej sytuacji do oddziału drugiego, a także złożenie wstępnego zapotrzebowania na materiał inspiracyjny. W związku z tym rozpoznanie winno obejmować cel działań, rozpoznanie ostatecznego odbiorcy materiału, wytypowanie, czyli rozpoznanie pośredników. Bardzo dobitnie podkreślano, iż należy wykluczyć sytuacje powodujące żądanie przygotowania materiałów inspiracyjnych od ręki, natychmiast, i zwracano uwagę na planowanie tego typu działań. Oficerowie komórki inspiracyjnej proponowali, aby przyjmować każdą propozycję ze strony obcej służby specjalnej, zaś termin dostarczenia żądanych materiałów należało określić z góry, przyjmując jako minimum 10 dni. Dokumenty inspiracyjne przygotowywano niezwykle starannie. Istotna była zarówno sama treść, jak i dobór materiału, papieru, atramentu, odpowiednich okładek, umiejscowienie pieczęci, adnotacji urzędowych oraz forma, czyli ogólny wygląd dokumentu. Równie istotnym etapem jak zawiązanie afery oraz kontynuacja działań była ich likwidacja, czyli zakończenie. Zakończenie operacji oraz związana z nią sprawozdawczość. W praktyce wypracowano podział podstaw zakończenia rozpracowań na kilka możliwości. Dekonspiracja, likwidacja sprawy, czyli jej zakończenie, zerwanie kontaktu z obcym wywiadem z własnej inicjatywy, naturalne wygaśnięcie kontaktu z powodu braku perspektyw uzyskania znaczącego sukcesu. Wskazywano, iż najlepszym zakończeniem prowadzonych działań ofensywnych było zerwanie kontaktu z własnej inicjatywy lub spowodowanie jego wygaśnięcia w naturalny sposób. Ale życie jak to życie. Okazuje się, że najczęściej występującą przyczyną zakończenia afer były dekonspiracje. Również sprawozdawczość kulała i nie była prowadzona właściwie. Organy terenowe nie dbały o przestrzeganie terminów nadsyłania informacji na temat prowadzonych spraw, a ich jakość też pozostawiała wiele do życzenia. Interesującym aspektem prowadzenia działań inspiracyjnych była kwestia pieniędzy uzyskanych za materiał inspiracyjny. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, połowę tych pieniędzy należało przekazać do dyspozycji referatu I, jednakże organy terenowe pozostawiały dla siebie całe sumy, wykorzystując je na płace agentów. Zadania referatu I w zakresie inspiracji dokumentalnej i informacyjnej polegały na przedstawieniu struktur, zadań i wartości jednostek Wojska Polskiego na wypadek wojny wobec obcych służb specjalnych, jak również podrywaniu wiarygodności materiałów, które obce wywiady uzyskały w toku swojej pracy agenturalnej. Ponadto ułatwiały kontrwywiadowi prowadzenie i likwidację prowadzonych rozpracowań.
Inspiracja prasowa była prowadzona w celu zwalczania propagandy politycznej oraz miała za zadanie wywarcie wpływu na międzynarodową opinię publiczną poprzez wykazywanie agresywności oraz zbrojeń państw uznawanych za wrogie, w tym ujawnianie, a i inspirowanie handlu bronią. Jeśli zaś chodzi o działalność cenzorską, to obejmowała ona konieczność opiniowania artykułów prasowych ukazujących się w prasie codziennej i w wydawnictwach fachowych, wpływanie na wydawnictwa prasowe, pociąganie do odpowiedzialności osób, które dopuściły się ujawnienia informacji niejawnych oraz sporządzanie ekspertyz sądowych w tym przedmiocie i opiniowanie informacji przekazywanych wojskowym przedstawicielom placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. Warto zaznaczyć, iż referat I zajmował się również tym, co nazywamy współcześnie maskowaniem, po angielsku denial, podważaniem wiarygodności materiałów utraconych, to znaczy dokumentów prawdziwych, przejętych przez obce służby specjalne. Laboratorium. Na początku lat 30. XX wieku w Warszawie zdawano sobie sprawę z niebezpieczeństw i zintensyfikowano działania wywiadu zmierzające do rozpoznania możliwości bojowych Armii Czerwonej oraz Reichswehry. Poza zdobywaniem danych oraz analizą informacji, jednym z głównych zadań oddziału drugiego było ujawnianie przyszłego agresora i określenie terminu przypuszczalnego ataku. Na podstawie sporządzanych przez Centralę Wywiadu Wojskowego raportów, studiów i ocen, naczelne władze II Rzeczypospolitej określały stan bezpieczeństwa państwa oraz podejmowały ważne decyzje. I mój wtręt. Czyż nie tak działa współczesny wywiad biznesowy? Ale wracamy do II RP. Z analiz oddziału drugiego z końca 1934 roku wynikało, że Niemcy gotowi będą do wojny wraz z zakończeniem procesu odbudowy armii za 6 do 8 lat, natomiast Związek Sowiecki za 15 do 20 lat po osiągnięciu samowystarczalności gospodarczej. W dniu 7 marca 1934 roku odbyło się w Belwederze zebranie z inicjatywy Piłsudskiego z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego, w którym uczestniczyli również minister spraw zagranicznych Józef Beck oraz wszyscy premierzy pomajowi. Po tej konferencji Piłsudski polecił zintensyfikować prace mające na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, które z państw, Sowiety czy Niemcy, są w stanie wcześniej zaatakować. I marszałek nie zamierzał odpuścić. 12 kwietnia 1934 roku Piłsudski zwołał kolejną konferencję. Odbyła się w siedzibie GISZ, czyli Głównego Inspektora Sił Zbrojnych, i uczestniczyli w niej również minister spraw zagranicznych Józef Beck wraz ze swoim zastępcą Janem Szembekiem oraz inspektorzy armii i grupa wyższych rangą oficerów. W sumie wzięło w niej udział około 20 osób. Marszałek zadał to samo pytanie. Kto? Które z tych dwóch państw jest niebezpieczniejsze dla Polski? I zażądał dostarczenia na piśmie w ciągu miesiąca krótkich, uzasadnionych odpowiedzi. Każdy zaś z uczestników miał przygotować ocenę samodzielnie, nie kontaktując się z innymi. Z obowiązku odpowiedzi na piśmie Piłsudski zwolnił tylko ministra Becka. Polecił również omówić ten problem z ambasadorami w Berlinie, z Józefem Lipskim, oraz w Moskwie, Juliuszem Łukasiewiczem. Odpowiadając, większość uznała, że to Niemcy są groźniejsze dla Polski i mogą ją wcześniej zaatakować. I jedynie dwaj generałowie, Edward Rydz-Śmigły oraz Janusz Gąsiorowski, określili Związek Sowiecki jako bardziej niebezpieczny. Pozostałych 6 osób wskazywało na oba warianty, z tego 3 generałów, Kazimierz Sosnkowski, Daniel Konarzewski i Teodor Piskor, a także minister Beck i wiceminister Szembek, uznali, że najpierw groźniejszy będzie ZSRS, a później Niemcy. Zaś generał Tadeusz Kasprzycki ocenił, że niebezpieczniejsza w dalszej przyszłości jest Rosja. Uderzenie na Polskę może nastąpić wpierw ze strony Niemiec. W połowie maja 1934 roku marszałek Piłsudski zdecydował o kontynuowaniu studiów nad zagadnieniami zagrożenia sowieckiego oraz niemieckiego i utworzył
W czerwcu 1934 roku w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych tajne biuro studiów strategicznych o nazwie Laboratorium. Głównym jego zadaniem było rozpoznanie narastającego zagrożenia wojennego ze strony obydwu wielkich sąsiadów Polski, przede wszystkim przez badanie internów, czyli sytuacji wewnętrznej ZSRR i Niemiec. W zamyśle Piłsudskiego laboratorium miało stać się ośrodkiem analitycznym, niezbędnym w planowaniu operacyjnym. W tym miejscu tylko Ci przypomnę bądź wyjaśnię, że chodzi o ten poziom dowodzenia, który jest poniżej strategii, ale powyżej taktyki. Coś, co łączy oba poziomy. Celem tej komórki nie było konkurowanie z oddziałem drugim, ale koordynacja i wzmocnienie różnych prac wywiadowczych. Ponadto laboratorium uzupełniało oraz kontrolowało pracę oddziału drugiego Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Materiały potrzebne do analiz uzyskiwać miano dzięki podróżom studyjnym oficerów po Niemczech i Związku Sowieckim oraz z prasy, studiowania opracowań inspektorów armii, Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na czele tej niezwykłej komórki analitycznej stanął dotychczasowy pierwszy minister spraw wojskowych generał Kazimierz Fabrycy. Poza członkami tej komórki w jej pracach uczestniczyli wiceminister spraw zagranicznych Szembek, ambasadorowie RP w Moskwie i Berlinie oraz inspektorzy armii i generałowie do prac przy GISZ. Według ustnej instrukcji udzielonej w czerwcu 1934 roku przez Piłsudskiego, generał Fabrycy miał prawo żądać bezpośrednio wszelkich potrzebnych informacji nie tylko od szefa oddziału drugiego IMSZ, ale również od atasze wojskowych w Niemczech oraz Związku Radzieckim. Piłsudski wysłuchiwał meldunków ustnych zarówno od generała Fabrycego, jak i jego zastępcy podpułkownika Glabisza. Otrzymywał również od nich oraz od wiceministra Szembeka i inspektorów armii krótkie raporty pisemne, które nie mogły przekraczać tzw. arkusza kancelaryjnego zapisanego ręcznie lub też dwóch kartek pisma maszynowego. Efekty pracy komórki analitycznej zostały przedstawione pod koniec listopada 1934 roku na specjalnej konferencji w siedzibie GISZ. Omówiono na niej wyniki wstępnych analiz oraz położenie polityczno-militarne Polski. Większość uczestników odniosła się krytycznie do tezy o większym zagrożeniu niemieckim, wskazując, iż bardziej niebezpieczny jest Związek Radziecki. Po śmierci marszałka Piłsudskiego działalność laboratorium osłabiła się. Nowy generalny inspektor sił zbrojnych generał Rydz-Śmigły nie przywiązywał większej wagi do studiów prowadzonych przez tę komórkę analityczną. W ocenie zagrożenia opierał się głównie na rezultatach pracy Sztabu Głównego Wojska Polskiego oraz GISZ. I tak jesienią 1935 roku laboratorium zakończyło swoją działalność i przerwano nić łączącą GISZ, oddział drugi i MSZ. I to pomimo faktu, iż do końca 1938 roku utrzymano obowiązek raportowania przez inspektorów armii o sytuacji wewnętrznej Związku Sowieckiego i Niemiec, zaś szczegółowe analizy przedstawiające narastające zagrożenie z ich strony opracowywała Centrala Wywiadu Wojskowego. Agentura. Oto trzymam w swojej ręce reprint instrukcji z 1931 roku o prowadzeniu ewidencji agentów i raportów organizacyjnych, czyli instrukcję pracy agenturalnej przedwojennej dwójki. I będzie teraz kilka cytatów. Mianem agenta określa się każdego pracownika wywiadu pozostającego w kontakcie z oficerem wywiadu, bądź to pracującego aktywnie w kierunku zdobycia materiałów wywiadowczych, bądź to oddającego usługi pomocnicze, bez względu na czasokres pracy, pobudki, stopień zaangażowania się w pracy i wynagrodzenie. Określenie konfident znosi się jako nieuzasadnione. Ustalam podział agentów w zależności od charakteru pracy na agentów rezydentów, agentów werbunkowych, agentów lotnych, agentów pośredników. Określenie rezydent odnosi się do agenta przebywającego stale w jednym punkcie, środowisku, będącym przedmiotem zainteresowania wywiadu własnego i pracującego w kierunku wywiązania się z zadań dotyczących samego punktu, środowiska, względnie rejonu z nim związanego. Agent werbunkowy. Zadaniem jego jest pozyskiwanie kandydatów do pracy. Agent lotny.
nie jest związany ze stałym miejscem pobytu. Otrzymuje dorywczo do rozpracowywania zadanie w specjalnie wyznaczonym mu kierunku. Agent pośrednik spełnia funkcje pomocnicze, mechaniczne. Jest to łącznik pomiędzy kierownikiem a wykonawcą. I jeszcze jedna interesująca kwestia. Otóż określenie agenta odnosi się do zasadniczego charakteru pracy. Częstym będzie zazębienie się odrębnych kierunków pracy. Na przykład agent werbunkowy może być równocześnie lotnym, rezydent może być werbunkowym i tak dalej. W instrukcji występuje nieco później jeszcze jeden rodzaj agenta. Agent próbny, który nie stanowi odrębnego działu w omówionej kategorii agentów. Nie jest to określenie charakteru pracy, a stopnia zaawansowania. Próbnym jest każdy nowo pozyskany agent o niestwierdzonych jeszcze możliwościach i stopniu przydatności do pracy. Określenie próbny dotyczyć zatem może zarówno rezydenta, jak i lotnego, zarówno werbunkowego, jak i pośrednika. Pozyskanie każdego nowego agenta musi być zameldowane centrali przy przedkładaniu raportu organizacyjnego, do którego ekspozytura załącza dane ewidencyjne agenta. Zadaniem oficerów wywiadu jest odpowiedni dobór agentów i odpowiednie zbadanie ich przed pozyskaniem, aby nie tworzyć szerokiej, a bezwartościowej sieci. Kandydaci na agentów, oferujący sami swe usługi i nieprzyjęci do pracy, winni być również zgłoszeni centrali. W korespondencji dopuszczalne jest wyłącznie używanie numeru agenta nadanego mu z przydzielonego przez centralę zapasu numerów. Dla każdego nowo pozyskanego agenta zakłada przyjmujący teczkę aktów agenta, tak zwane dossier, i utrzymuje w stałej aktualności. Dlatego uzyskanie fotografii agenta jest obowiązkowe. Deklaracja zaś współpracy obowiązuje w zasadzie jako podstawa odrzucenia ewentualnych przyszłych roszczeń agenta względnie jego rodziny oraz podstawa prawna pociągnięcia agenta do odpowiedzialności sądowej w razie ujawnienia przez niego tajemnic służbowych. Deklarację podpisuje agent nazwiskiem prawdziwym. Instrukcja ta zawiera również dość szczegółowe przepisy dotyczące ewidencji agenta oraz jego pracy i kiedyś Ci o nich opowiem. I na zakończenie chciałbym Ci przypomnieć, a jeśli tego nie wiesz, to powiedzieć Ci, że kurs podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence, zbliża się wielkimi krokami. Drogę zaś wyznacza seria 35 czerwonych infografik na Instagramie, Facebooku i LinkedIn. Ponadto zapraszam Cię na piguły informacyjne wideo, czyli odcinki Szpiegu Life'a, które udostępniam na IGTV, to Instagram, oraz na YouTube'owym kanale szpiegul.pl lub też po prostu na bloga, zawsze rano przez 7 dni w tygodniu, realizując w ten sposób moje własne prywatne wyzwanie. To takie moje kilkunastominutowe spotkanie poranne z Tobą. I byłoby dziwne, gdyby Ciebie tam na nim nie było, nie? Ja zaś opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, wywiadowców, analityków, bezpieczników, strategów biznesowych oraz każdą osobę zainteresowaną tą tematyką. I niezmiennie pozostaję na stanowisku, że praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii, a także taktyki działań. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Powtórzę, że być może chciałbyś się ze mną podzielić jakimiś pytaniami lub sugestiami i możesz to zrobić pisząc e-maila na adres kontakt@szpiegul.pl albo bezpośrednio w komentarzu na blogu lub w social mediach, na przykład pod tym odcinkiem na YouTube'owym kanale szpiegul.pl. I mam do Ciebie ogromną prośbę, poleć ten podcast OSS okiem służb specjalnych przynajmniej jednej osobie spośród Twoich znajomych. Jednej, a w ten sposób ten podcast dotrze do wszystkich zainteresowanych. Tak bowiem działają social media. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nic z tego, o czym opowiadam na temat służb mniej i bardziej tajnych, to zasubskrybuj newsletter na stronie szpiegul.pl. Otrzymasz wówczas darmowego e-booka mojego autorstwa.
i zapraszam Cię serdecznie na blog. Jest to bowiem centralne miejsce całej mojej aktywności dla Ciebie, a także na wszystkie miejsca okołoblogowe: Facebook, Instagram i LinkedIn. Wszystkie namiary znajdziesz na przykład na YouTube'owym kanale szpiegul.pl pod tym odcinkiem podcastu albo też na blogu. Do usłyszenia! Szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!